We wtorek 14 lipca Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia niżu z nadpółnocnej Rosji. W krańcach północno-wschodnich i południowo-zachodnich będą oddziaływały małe aktywne fronty atmosferyczne. W naszym kraju na ogół można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Parasole szczególnie przydadzą się na Mazurach i Podlasiu. Do Polski będzie napływało rześkie, polarne powietrze. Ciśnienie atmosferyczne zacznie bardzo wolno wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 998 hektopaskali. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny. Biometr na Pomorzu Zachodnim obojętny, a poza tym niekorzystny. Temperatura od 19 do 23 stopni. W najbliższych dniach można spodziewać się zaniku opadów i ustabilizowania się pięknej lipcowej pogody. Od czwartku zacznie robić się coraz cieplej, a pod koniec tygodnia zanosi się na powrót upałów.